zapowiadamy zmianę ramówki i to się wiąże ze zmianami na antenie. Będzie więcej programów informacyjnych, oczywiście też więcej muzyki, to co najbardziej interesuje naszych słuchaczy. No i dlatego zorganizowaliśmy dzisiaj w Akademickim Radiu Centrum nabór. Dlaczego się zdecydowałeś na to, żeby tu przyjść? Znaczy, w sumie dowiedziałem się o tym castingu przypadkowo. Chciałem się sprawdzić, mam doświadczenie głównie prasowe. Praca w radiu rozwinie moje horyzonty, pomoże mi, nauczy przede wszystkim pewności siebie. To jest jakieś nowe wyzwanie dla mnie, nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, no i chciałam się tylko sprawdzić. Jestem już na czwartym roku dziennikarstwa, więc chyba najwyższy czas zacząć coś działać. Jest stresik przed przesłaniem? Jest i to dość duży. Przyszedłem tu zupełnie spontanicznie, właściwie się nie przygotowywałem w ogóle. Jeśli się uda, będzie fajnie, jeśli nie, też nie będę się specjalnie martwił. Zaczynamy casting do redakcji informacji. Będę was wpuszczał po trzy osoby. Rozpłaszczycie się, powiesicie na haku i potem już pojedynczo do studia i będziemy rozmawiać, słuchać i zobaczyć. Mile widziane cechy to przede wszystkim no, komunikatywność. Ja sobie nie wyobrażam reportera, który nie potrafi rozmawiać z innym człowiekiem. Powinien być oczywiście aktywny, żeby potrafić chcieć wstać rano, przyjść tutaj o 8 i już mieć głowę pełną pomysłów. Jesteś tak? Na chwilę przed wejściem na casting. Tak właśnie, jestem właśnie tutaj w Radiu Centrum. Jest trochę strasznie, bardzo to profesjonalnie wszystko wygląda, ale myślę, że mimo to stres mnie zje i wszystko będzie dobrze, dostanę się do redakcji. Ja mam na imię Piotrek Nowak i chwilę z tobą porozmawiam, żeby sprawdzić, czy się nadajesz do pracy w radiu, ok? Przez kilka lat znęcał się nad żoną. Już mogę? Jasne, czekam. Dobra. Gnał z prędkością 200 km na godzinę. Kierowca BMW uciekał przed policją. Nie zważał na ograniczenia. 59-letnia pasażerka zginęła na miejscu. Prokuratura w Zielonej Górze zarzuciła czwórce lekarzy z pogotowia i szpitala błąd w sztuce. Powiedzmy, że jest wtorek, godzina 12. Dzwonię do ciebie z Radia Centrum i proszę cię, żebyś mi zdał relację na żywo z jakiegoś ronda w Puławach, gdzie doszło do jakiejś kolizji. Co robisz? No, zbieram sprzęt, nie wiem, kamerę, aparat, jakiś dyktafon i robię dokumentację z miejsca właśnie z tego zdarzenia. Jakich znasz polityków albo znane osobistości z miasta naszego? Prezydenta Wasilewskiego, Janusza Palikota. Także dziękuję ci bardzo, odezwiemy się. Myślę, że jakoś pozytywnie wypadłem. Przesłuchanie było bardziej czasochłonne niż mi się zdawało. Zadali bardzo dużo pytań, ale myślę, że nie było tak źle. Wrażenia bardzo pozytywne, bardzo sympatyczna atmosfera. Stres, który miałam na chwilę, dosłownie przed wejściem na antenę, że tak powiem, minął, spłynął po mnie. A jak sądzisz, jak ci poszło? No zobaczymy, zobaczymy. Widzę, jest konkurencja. Jest trochę osób z konkurencją. Wygrają lepsi.